mamy wykład naszego przyjaciela, pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, który był ambasadorem Polski w Syrii swojego czasu. My tam się z nami, tyle lat. Natomiast zaczynam od jego książek, bo zaraz będzie wykład. Polska sytuacja. Już zaczynamy. Transmisja na żywo. Kamery włączone. Uwaga, czas. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na kolejnym wykładzie w Warszawie. Tym razem organizowanym w poszerzonym składzie. Do tej pory witałem Państwa w różnych miejscach Warszawy. I na Wilczej, i w Alejach Ujazdowskich, i tutaj na Kopernika, jako Centrum Edukacyjne Powiśle, Centrum Edukacyjne Polska. Dzisiaj to spotkanie jest organizowane przez trzy podmioty, które ze sobą blisko współpracują. Centrum Edukacyjne Powiśle, które reprezentuje klub imienia Romana Dmowskiego, który w Warszawie prezesuje i reprezentuje Arkadiusz Miksa, a także klub Myśli Polskiej, którego reprezentanta w tym momencie nie ma, bo pojawił się, zostawił banner i pojawił się później. Natomiast będziemy kolejne spotkania organizować w tym samym jak gdyby gronie. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest pan Krzysztof Baliński, którego serdecznie witam. Witam Panie Krzysztofie. Muszę usiąść. Pan Krzysztof był ambasadorem Polski na Bliskim Wschodzie, a teraz zajmuje się głównie problematyką stosunków polsko-żydowskich. Wydał już chyba 5 czy 6 książek na ten temat. Dzisiejsze spotkanie jest pod tym samym tytułem, co najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Judejczykowie nas podchodzą, o mieniu pożydowskim w Polsce. Myślę, że bardzo ważny temat i bardzo ciekawy tytuł. Są też do nabycia tutaj na naszym stoisku poprzednie książki, dwie, nie wszystkie, ale dwie książki pana Krzysztofa Balińskiego. Polska czy Poli? To jest jedna z pierwszych książek i myślę, że najbardziej znana i najbardziej popularna do tej pory. Oraz książka Ministerstwo Spraw Obcych, czyli Polskie Sprawy w Cudze Ręce. Jak widać, pan ambasador bardzo trudnych tematów się podjął, więc myślę, że z zaciekawieniem wysłuchamy jego wystąpienia. A czy masz coś do powiedzenia? Proszę bardzo, jeszcze Arkadiusz Miksa. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać tego wstępu, powiem tak, że ja serdecznie Państwa witam, bo właściwie w dłuższej przerwie w naszych przez nas organizowanych spotkaniach wspólnie przez Centrum Edukacyjne Polska i klub im. Romana Dmowskiego. Ja jestem wiceprezesem klubu i cieszę się, że teraz do naszego grona dołączył tygodnik Myśl Polska, trzy środowiska, które wspólnie, mam nadzieję, będziemy cyklicznie dla Państwa te spotkania organizować. Ja powiem tak od siebie, że ja z opracowaniami pana Krzysztofa Balińskiego spotkałem się już dobre kilka lat temu, nawet swego czasu popełniłem taką recenzję. Jedną z książek, których na pewno nie wymienię, mianowicie według mnie kluczowej, pierwszej takiej istotnej pozycji pana Krzysztofa, czyli NSZ Polski czy Antypolski, to właściwie pozycja kluczowa, która daje szerokie spektrum jakby zrozumienia i pojęcia tego, dlaczego jest tak jak jest w polskiej polityce zagranicznej. To właśnie pan Krzysztof prowadził tę publikację i tutaj jeszcze nie ma z nami, ale mówię od tego, dlaczego to jest zgoda i właściwie postrzeganie, właśnie podobne postrzeganie moje i pana Krzysztofa, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, więc cieszę się, że z kolejnym nowym tematem dzisiaj pan Krzysztof jest u nas, pan ambasador, dyplomata polski, widna osobowość, który ma odwagę w kontrze do tego, co się dzieje w naszym MSZ-cie od początku właściwie III RP, mówić o tych rzeczach, bym powiedział, istotnych, mówić otwarcie, mówić szczerze
o czym odwagi nie mają mówić kolejni polscy ministrowie polskiego MSZ-u i również polskie podobnie dyplomatyczne rozsiane na całym świecie. Dziękuję. Zapraszam Lepa do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Panie ambasadorze, proszę. Ja dziękuję bardzo za takie miłe przedstawienie mojej sympatii. Rzeczywiście swoją działalność publicystyczną rozpocząłem od tematyki związanej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z polską dyplomacją. Dlaczego? Dlatego, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych spędziłem przeszło 40 lat i właśnie przez te 40 lat rodziła się taka myśl i pomysł na to, żeby opisać te plusy i mankamenty polskiej dyplomacji w dwóch różnych epokach, bo przecież byłem dyplomatą, byłem pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jeszcze w czasach PRL-u i później przez lat kilkadziesiąt już w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tak zwanej trzeciej RP. No ale przystępujmy do rzeczy. Ostatnim publicystycznym tworem jest książka Judejczykowie nas podchodzą o mieniu żydowskim w Polsce. Na temat tej książki wystarczająco dużo opowiedział, tematyki tej książki wystarczająco dużo opowiedzieli panowie przedmówcy, więc ja już nie będę mówił szerzej, co ta książka zawiera. Tylko na koniec w kilku słowach, w kilku zdaniach powiem o tematach, które nie będą przedmiotem mojego dzisiejszego wystąpienia, ale tylko w kilku słowach. Dzisiaj chciałbym się tylko skupić, ponieważ czas to pozwala, na jednym aspekcie tej całej sprawy, to znaczy mienia żydowskiego w Polsce. A mianowicie takim, że i tutaj pozwalam sobie na taką śmiałą, zuchwałą, no i tym samym antysemicką tezę, że wypłaca odszkodowań za mienie żydowskie w Polsce ma miejsce już od dziesięcioleci i że jest to proces głęboko zakrojony i głęboko utajniony. Pytanie oczywiście pojawia się, jak to my już płacimy, to my już spłacamy. Tak, spłacamy. Ale przed nami jest do spłacenia największa w sensie wartości rata. I dlatego zwykle, gdy mówimy o mieniu żydowskim, to mówimy o tym, że Żydzi, organizacje żydowskie, Izrael próbują na nas wymóc spłatę odszkodowań za mienie żydowskie. Tak, to prawda. Ale chodzi o tą największą sumę, która jest przez Żydów określana na już to 65 miliardów dolarów, a nawet w korespondencji Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, w korespondencji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej, padła kwota 300 miliardów dolarów. No ale skupmy się na tym sensu, który wyznaczyłem, takie ramy tego mojego dzisiejszego wystąpienia, a mianowicie, że my już faktycznie odszkodowania za mienie żydowskie spłacamy. Jak to wygląda? Po pierwsze, niemieckie odszkodowania za zbrodnie Holokaustu trafiły do Izraela, a powinny były trafić do Polski, przynajmniej w większej części. Dlaczego? Dlatego, że podczas wojny Izrael w ogóle nie istniał, więc nie mógł mieć żadnych roszczeń odszkodowawczych do Niemiec. A po drugie dlatego, że ofiary Holokaustu w zdecydowanej większości były obywatelami Polski. Drugi związany z tym temat to jest to, że władze PRL, a konkretnie triumvirat rządzący Polską wówczas, to znaczy
Berman, Minc i Bieruch rzekli się odszkodowań wojennych od Niemców. Ja tutaj w swojej książce rzucam taką tezę, że nie było to rzecz przypadkowa. Chodziło o to, żeby ulżyć Niemcom w spłacie odszkodowań dla Izraela. Druga taka chronologicznie etap spłaty odszkodowań to jest uwzględnienie w umowach indemnizacyjnych w latach 50. 60. zawarto na pewno Państwo akurat to tę sprawę to znacie, zawarto z 12 państwami Europy Zachodniej, a także Stanami Zjednoczonymi z Kanadą, 12 tak zwanych umów indemnizacyjnych. Jakie te umowy mają związek z tematyką tej książki? Otóż w większości przypadków te odszkodowania wypłacone w ramach umów indemnizacyjnych dotyczyły Żydów. Ale nie to jest ważne. Ważniejsze jest to, że w tych umowach indemnizacyjnych, czyli reparacyjnych, można by ich nazwać inaczej, władze polskie, czyli znowuż ten wymieniony przeze mnie triumvirat, Berman, Minc, Bierut, zgodzili się na to, żeby te umowy uwzględniały odszkodowania dla Żydów niemieckich, którzy pozostawili swoje majątki na ziemiach, na terytoriach, które w myśli uzgodnień Wielkiej Trójki w Poznaniu przypadły Polsce, to znaczy tak zwane polskie ziemie zachodnie, a także i Gdańsk. Trzeci element to jest, już zbliżamy się coraz bardziej do dnia dzisiejszego, to jest podzielenie się masą spadkową po PRL-u ze środowiskami etnicznie i biznesowo powiązanymi, związanymi z rozszerzeniami żydowskimi. Otóż na skutek umowy zawartej pod auspicjami Rockefellera, umowy jaruzelskiej Geremek czy Kiszczak Geremek, środowiska żydowskie partycypowały, a nawet powiedziałbym, że były głównym udziałowcem we wszystkich tych właśnie rachunku mienia polskiego po 1989 roku, które to, żeby tylko wymienić niektóre najważniejsze, to była afera FOZ, to była, jak mówił związany z tą aferą, związany wcześniej inspektor NIK, pan Falcman, według jego wyliczeń afera FOZ kosztowała nas, Polaków, czy polskie mienie, według niego 17 miliardów dolarów. Wreszcie była afera AFD i wreszcie była afera Europy PZU, a nawet sprawa TVN, to jest też sprawa związana właśnie z grabieżą mienia polskiego, dokonana przez właśnie środowiska etnicznie i biznesowo związane z roszczeniowcami. No bo TVN został założony za pieniądze FOS, a dzisiejszy właściciel TVN-u, pan Zasławy, jest aktywnym działaczem, a nawet członkiem kierownictwa amerykańskiego Kongresu Żydów. I wreszcie kolejny punkt to jest, może nie kolejny punkt, tylko przy tym punkcie takie wyjaśnienie, że gdy spojrzymy na te chociażby trzy wymienione przeze mnie afery, to widzimy, że za każdą z nich kryje się właśnie
geszefciarz lub geszefciarze wiadomego pochodzenia. I druga sprawa, która jakby potwierdza moją tezę, to jest to, że proszę zauważyć, żadna z tych afer, jak i wiele oczywiście innych afer, nie została wyjaśniona. I sprawcy tych afer, tak jak z Fozu i tych właśnie innych wymienionych przeze mnie, nigdy nie zostali rozliczeni i ukarani. Dlaczego? Dlatego oczywiście mówimy o tym, że popis, prawda, że obowiązuje zasada my was nie rozliczamy, a wy nas nie rozliczacie, ale już trzymając się czasów dzisiejszych, można powiedzieć, że naczelnik państwa, pan prezes PiS Jarosław Kaczyński, jest człowiekiem, który gdy natrafia na przedstawiciela mniejszości żydowskiej, to zawsze pochodzenie etniczne tego aferzysty staje się dla prezesa Kaczyńskiego okolicznością łagodzącą i usprawiedliwia nawet największe świństwa. Kolejny etap, zwrot mienia przedwojennych gmin wyznaniowych żydowskich. Był to proces, który, no i związany z tym to, że beneficjentami tego zwróconego mienia przedwojennych gmin wyznaniowych żydowskich stały się organizacje żydowskie za oceanem, a głównie Amerykański Kongres Żydów i Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego. Bez wchodzenia w szczegóły, oczywiście są wstrząsne i ewentualnie będziemy później dyskutowali po tym moim wystąpieniu, to możemy o tym powiedzieć, ale wówczas ustawa, którą przyjął Polski Sejm, pod naciskiem organizacji żydowskiej i pod naciskiem Izraela przewidywała, że 50% wartości mienia odzyskanego przez współczesne gminy wyznaniowe żydowskie będzie mogła być przelana i została przelana na konta organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych. Przy tym ocenia się, chociaż tutaj te wszystkie informacje na temat, ile tego mienia zwrócono, jakie ono to mienie miało wartość, są utajnione, to jednak mimo wszystko możemy wyliczyć, że na etapie tuż po w kilku lat po uchwaleniu tej ustawy, to znaczy ustawy 1997-2002 rok, zwrócono mienia przedwojennych gmin wyznaniowych żydowskich o wartości 7-8 miliardów dolarów. A dodać trzeba, że wbrew ustawie proces zwrotu mienia przedwojennych gmin wyznaniowych żydowskich ciągle trwa. Ustawa przewidywała, że proces ten ma się zakończyć w ciągu 5 lat. Tymczasem mamy rok 1997. Dzisiaj 2023, a proces zwrotu mienia jest w dalszym ciągu kontynuowany. Zajmuje się tym po stronie żydowskiej Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Kolejny punkt. Od roku 2014 wypłacamy Żydom w Izraelu emerytury. Przyjęto odpowiednią ustawę, która mówi o tym, że do miesięcznych świadczeń kwalifikuje się każdy mieszkańcy w Izraelu, kto urodził się jako obywatel Polski,
uciekał podczas wojny pod okupacją niemiecką, to samo dotyczy kolejnej okupacji sowieckiej. Czyli mówiąc już takim językiem publicystycznym, my Polacy wypłacamy odszkodowania za zbrodnie na Żydach, których dopuścili się Niemcy, i za zbrodnie na Polakach, których dopuścili się Żydzi. Dodamy do tego, że już wcześniej Polska od roku 1956 mniej więcej wypłaca bardzo tłuste, wysokie emerytury resortowe dla Żydów, którzy opuścili Polskę po 1956 rokiem, a zwłaszcza po roku po marcu 1968 roku. Na pewno wszyscy słyszeliśmy o przypadku brata Milnika, prawda? Salomon Morel. Nawet pamiętam, że przed on już nie żyje, ale gdy temat Salomona Morela powrócił w publicystyczach prasy patriotycznej, narodowej, to już wtedy dowiedzieliśmy się, że Salomon Morel, a było to kilkanaście lat temu, pobierał mordercę, przecież, który ma na sumieniu życie co najmniej kilkuset Polaków, pobierał emeryturę w wysokości 6000 zł. To samo było z bratem Michnika. I jeszcze jedna tutaj uwaga taka. 1 października 2017 roku weszła w życie w Polsce tak zwana ustawa deubekizacyjna, tak ją nazwijmy, chociaż tak fachowo się nie nazywała. Na jej mocy emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, a więc tych wszystkich, którzy po 1945 roku byli zatrudnieni w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w MSW, zostały radykalnie obniżone. Ale ustawa ta nie objęła pobierających takie emerytury i renty w Izraelu. Czyli gdybyśmy te, nie znamy niestety sum, które wypłaciliśmy, które wypłacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych tym właśnie emerytom i rencistom w Izraelu, chociaż już miesiąc po uchwaleniu tej ustawy pojawiła się tylko kwota, że miesięcznie będzie to wynosiło 205 milionów złotych. Ale organizacje żydowskie, a zwłaszcza urzędy izraelskie, rozpoczęły szeroką kampanię informacyjną zachęcającą Żydów na całym świecie do tego, żeby się do tego programu emerytalnego polskiego zapisywali podłączni. Można się domyśleć to, że w postępie geometrycznym liczba beneficjentów emerytur i rent wzrosła. I teraz no, przystępujmy już do już dnia dzisiejszego. Otóż w mojej ocenie, którą zawarłem w tej książce, proces zwrotu czy wypłaty odszkodowań ziemi pożydowskiej w Polsce uległ przyspieszeniu po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015. Co na to wskazuje? Według mnie, po pierwsze, rząd Morawieckiego sztucznie zaniża deficyt budżetu państwa. Po drugie, wydaje środki publiczne w sposób nietransparentny i niezgodny z zapisami w ustawie. Na przykład, i tę sprawę tak nawiasem mówiąc wiemy, wyczytaliśmy w raporcie końcowym Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa za rok 2021. Na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego wydaje własne obligacje w euro i w dolarach. Nie jest do tego uprawniony.
ale wydaje takie. I emisja, te emisje tych właśnie obligacji w euro i dolarach wyniosły, BGK wyniosły 42 miliardy złotych. Kolejna rzecz. Nieodpłatnie przekazywane są podmiotom spoza sektora finansów publicznych obligacje Skarbu Państwa. Na przykład Polski Fundusz Rozwoju S.A. spółka akcyjna, dostał takich obligacji o wartości 22 miliardów złotych. Jakoby na działania związane z używaniem szkód po epidemii COVID. I wreszcie rzecz ostatnia, ale bardzo ważna i znacząca. Powołano pozabudżetowy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podpisał właśnie z Bankiem Gospodarki Krajowej umowę dotyczącą obsługi tego funduszu. Po co montuje się tego typu finansowe kombinacje? Czy nie po to właśnie, ażeby przy pomocy takich funduszy poza kontrolą Sejmu i opinii publicznej, żeby to była przykrywka pod transfer jakichś pieniędzy, do dużych pieniędzy za granicę. Na przykład na składkę potrzebowaną zamienię poszukiwania. I wreszcie mamy na ten temat, można by więcej coś powiedzieć, ale to może już później podczas tej sesji pytania i odpowiedzi. To są kombinacje finansowe na kanwie wojny na Ukrainie. Nie chodzi tylko o Ukrapolis. Przy okazji wywozu pomocy dla Ukrainy można wytransferować bardzo duże sumy pieniędzy. W ogóle wojna to jest doskonały pretekst do nadzwyczajnych rozwiązań, w tym także rozwiązań finansowych. Pod osłoną wojny można robić co dusza zapragnie, można prywatyzować wiele rzeczy, można sprzedać lasy, można nawet sprzedać gwary. A nawet, i to nas najbardziej interesuje, uchwalić kompleksową legislację, to jest termin używany przez środowiska żydowskie, która by regulowała spłatę, czy pozwalała na spłatę odszkodowań Żydom za mienie pożydowskie. Tutaj, jeśli chodzi o te właśnie wydatki, transfery, to jak się ocenia, nieoficjalnie oczywiście, chociaż to wszystko bazuje na wypowiedziach naszych rządzących, ale tylko na pomoc dla Ukrainy, to zarówno tą dla uchodźców, cywilną pomoc humanitarną, jak i pomoc wojskową, dotychczas Polska wydała 125 miliardów złotych. Więc są to kwoty olbrzymie i można zakładać, że część tych pieniędzy nie trafiła na Ukrainę, tylko do na przykład Izraela, a jeżeli trafiła na Ukrainę, to w łapy oligarchów ukraińskich wiadomego pochodzenia i za ich pośrednictwem te pieniądze mogły być przekazane dalej. Jest na to wiele dowodów i o tych właśnie dowodach pisze w książce szczegółowo. Co się tyczy wydatków na zbrojenia i co się tyczy tego wymienionego przeze mnie pozabudżetowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, pojawia się następujące pytanie. Jak to jest, że Grecja ma budżet obronny dwukrotnie mniejszy od Polski, a ma armię lądową półtora razy większą niż Polska, lotnictwo trzy razy większe niż Polska, a flotę wojenną osiem razy większą niż Polska? Jak to się dzieje, że Turcja ma podobny budżet, troszeczkę większy, ale podobny budżet wojskowy
co Polska, około 17 miliardów dolarów, natomiast ma armię 400-tysięczną. Jest to druga co do wielkości armia po armii Stanów Zjednoczonych, armia w NATO. Jest taki szczegółowy, tylko jeden szczegół, chociaż tych szczegółów w książce jest o wiele, wiele więcej. Polska podpisała niedawno kontrakt ze Stanami Zjednoczonymi na dostawę baterii rakietowych Patriot. Kontrakt na 7,6 miliarda dolarów. Natychmiast po podpisaniu tego kontraktu Jerusalem Post powiadomił, no nie nas, ale prawda, organizacje żydowskie, że, cytuję, na prośbę Polski izraelskie pociski rakietowe opracowane i produkowane przez izraelskiego kontrahenta Rafael, to jest tak zwany system Proca Dawida, zastąpią amerykańskie pociski Patriot z powodu wyśmienitych osiągnięć. Rafael, czyli firma izraelska, oczekuje około 1 miliarda dolarów z transakcji. Jest to dla mnie troszeczkę informacja niezrozumiała. Znaczy zrozumiała w kontekście treści książki, ale tak to wygląda. Drugi przykład. W roku 2004, a więc już dawno, z firmą Rafael, z tą samą firmą, Polska, wówczas przy władzy była koalicja SLD-PSL, Polska zawarła kontrakt na dostawę pocisków przeciwpancernych Spike o wartości 1,7 miliarda dolarów. I w tym samym roku na 50 bezzałogowych robotów, tak to nazwano. Problem polega na tym, że nie wiem, czy Państwo mogą słyszeć, ale nie słyszałem, ten zakupiony sprzęt za tak duże pieniądze nigdy w Polsce się nie znalazł. Mało tego, teraz rozbrajamy polską armię, więc gdyby te pociski były na uzupełnieniu polskiej armii, to na pewno minister Błaszczak i premier Morawiecki by się pochwalił, że przekazał takie pociski z Ukrainy. Ale tego nie było. Kolejny punkt. Narodowy Bank Polski kupuje złoto. Czy nie po to właśnie, ażeby regulować utajnione finansowe należności, nie wzbudzając zainteresowania opinii publicznej? Takie operacje złotem są o tyle proste, że nikt tak naprawdę nie wie, ile my mamy tego złota, gdzie jest składowane i w jaki sposób jest wykorzystywane. Kilka miesięcy temu prezes Narodowego Banku Polskiego, nawiasem mówiąc pochodzenia lichwiarskiego, wygadał się, że Polska zakupiła duże ilości złota. Tam mamy wymienił bodajże ponad 105 ton złota. I że polskie rezerwy złota wynoszą w sumie 230 ton. Później, ale też w wystąpieniu, które miało jakby gloryfikować jego wspaniałą działalność jako prezesa Narodowego Banku Polskiego, powiedział, że w Polsce składowane jest tylko 105 ton złota. No więc pytanie, gdzie jest reszta tego złota? Czy w skarbcach Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a może Izraela? I wreszcie bardzo ważna rzecz w mojej opinii, dług publiczny Polski. Ja tutaj widzę w tłumie uczestników pana doktora Ryszarda Ślązaka, który jest specjalistą finansów publicznych, to na pewno tutaj coś dorzuci na ten temat. Otóż według moich wyliczeń, no wyliczeń laika, osoby, która się na ten temat nie zna, ale w oparciu o źródła specjalistów, na koniec roku 2015 zadłużenie Polski
wynosiło 877 miliardów. W latach 2016-2022, a więc w latach, kiedy premier rządu Rzeczypospolitej był i jest Mateusz Jakub Morawiecki, ten dług powiększył się o 1 bilion dolarów, czyli o 1000 miliardów, nie dolarów, a złotych. Wewnętrznie, tak. W ogóle zadłużenie Polski jest różne, ale jeśli chodzi o zadłużenie zagraniczne, to też mam, ale z powodu tego, że do zapisu, to będę musiał, też na ten temat dane mam i odczytać skarbki, bo to jest to wyliczne. W każdym razie taka ciekawa, żeby zilustrować, jak bardzo Polskę zadłużył Mateusz Jakub Morawiecki, to takie dane. Wcześniej Leszek Miller potrzebował 2 lat na powiększenie długu o 20 miliardów dolarów. Natomiast Morawiecki w 2 lata powiększył dług o 400 miliardów, przepraszam, nie dolarów. Innymi słowy, Morawiecki zadłużył Polskę bardziej niż wszystkie rządy po 89 roku razem wzięte. Pytanie, na co poszły te pieniądze? No na pewno były programy socjalne, na pewno pomoc dla Ukrainy, no ale nie taka wielka. Na pewno wybudowano płot na granicy z Białorusią, no i przekopano Mierzeję Wiślą. Ale co się stało z pozostałymi pieniędzmi? Jak mówię, no olbrzymi, bo Morawiecki zadłużył Polskę na 1 bln złotych. I tutaj jeszcze, co się tyczy zadłużenia zagranicznego, to mamy informację, że lawinowo wzrastają koszty obsługi rządowego długu. W ubiegłym roku wynosiły 66 miliardów złotych, a na ten rok według oficjalnych enuncjacji rządu ma być to 105 miliardów złotych. Tymczasem Komisja Europejska mówi, że to jest nieprawda, że ten koszty obsługi rządowego długu będą o wiele większe i wyniosą 105 miliardów złotych. Dlaczego? Komisja Europejska, to są wszystko źródła Komisji Europejskiej, bo chodzi o obsługę zadłużenia pozabudżetowego, które wynosi 422 miliardy złotych. Wszystko to są cytaty, to nie są moje wymysły, tylko tak Komisja Europejska mówi. Czyli mamy do tych kwot wymienionych przeze mnie sięgających prawie 2000 miliardów złotych, trzeba doliczyć jeszcze zadłużenie pozabudżetowe w wysokości 422 miliardy złotych. Tak to mniej więcej wygląda. I wreszcie sposobem na spłacenie roszczeń może być też wyprzedaż spółek lub odstąpienie udziałów w spółkach Skarbu Państwa. Taka rzecz, która się natychmiast tutaj nasuwa, uderza, to jest fuzja Orlenu i Lotosu. Rzecz troszeczkę niezrozumiała. Otóż o co chodziło? Nasi rządzący uzasadniali to tym, że chodzi o to, żeby dokonać konsolidacji spółek państwa, żeby udział w takiej spółce państwa był kontrolny w większości. Tymczasem co się stało po fuzji Orlenu i Lotosu? Przed fuzją udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosił 27%, a w Lotosie 53%. Po fuzji okazało się, że udział Skarbu Państwa w
wynosi tylko 40% w tej nowej spółce. A więc Polska praktycznie straciła kontrolę nad tą spółką. Kontrola nad spółką będzie sprawowana przez firmy, przedsiębiorstwa, a właściwie konkretnie korporacje zagraniczne. I wreszcie jest coś takiego jak inflacja. Dlaczego inflacja miała mieć jakiekolwiek odniesienie do kwestii właśnie wprowadzania pieniędzy z Polski na konta, powiedzmy, za granicą? Otóż, jak pamiętamy, w roku 1992 w Polsce, gdy w Polsce szalała hiperinflacja, wywołana, którą nazywaliśmy zresztą inflacją Balcerowicza, doszło do tajnej umowy między Bankiem Światowym a ekipą Balcerowicza o zamrożeniu stop wymiany między dolarem a złotym na parę lat na poziomie 10 tysięcy złotych. To było jeszcze przed wymianą złotówki. I wiemy, że dzięki temu osoby, ci biznesmeni, którzy wiedzieli o takiej umowie tajnej, mogli dzięki temu wyprowadzić ogromne kwoty pieniędzy za granicę. I dzisiaj mamy do czynienia z inflacją Morawieckiego, którą on sam nazywa inflacją Putina oczywiście. Czy to też nie ma coś wspólnego właśnie z jakimiś próbami wyprowadzenia pieniędzy właśnie z Polski? Inflacja wynosi według oficjalnych danych około 20%, inflacja konsumencka wynosi 30%, a tu ja tego terminu nie bardzo rozumiem, ale tylko powtarzam, że skumulowana inflacja wynosi 40%. I wreszcie mamy coś takiego jak notatka ujawniona przez Stanisława Michalkiewicza. Co wynika z lektury tej notatki? Wynika to, że sprawa, że restytucji mienia żydowskiego jest między władzami polskimi a organizacjami żydowskimi uzgodniona. W tej notatce mówi się tylko i wyłącznie o tym, o mapie drogowej spłaty tych roszczeń, o tym, jaką stworzyć atmosferę polityczną i okoliczności politycznej, żeby mogło dojść do spłaty tych roszczeń. I wreszcie jest mowa o tym, że to Stany Zjednoczone, administracja amerykańska, będzie pomagać Polsce w przeprowadzeniu tego całego procesu spłaty odszkodowań dla Żydów. Mamy kolejną informację, też tajną, bo dowiadujemy się o tym ze źródeł żydowskich. Otóż pan Marek Magierowski, ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, prowadzi rozmowy, a nawet już podobno doszło do uzgodnień, kwoty należnej kwoty spłaty właśnie tych należności czy odszkodowań dla organizacji żydowskich za mienie żydowskie. A pan Marek Magierowski jest to osoba wyjątkowo predestynowana do tego, żeby się zajmować takimi sprawami. Bo po pierwsze, jest to były dziennikarz Gazety Wyborczej. Po drugie, był przez kilka lat sekretarzem stanu, ministrem w kancelarii prezydenta Polin. Po trzecie, był ambasadorem Rzeczypospolitej w Tel Awiwie i tam przez Żydów został odpowiednio do rozmów na temat właśnie tych odszkodowań sformatowany, no bo został i poniżony, i opluty, i wreszcie wydalony z Izraela. A więc jest jakby psychicznie przygotowany
do ustępstw podczas właśnie negocjacji tych kwot odszkodowawczych. I wreszcie też kolejna rzecz, o której dowiedzieliśmy się też ze źródeł żydowskich, a mianowicie Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego opublikowała komunikat na swojej stronie, że w Kanadzie nasz ambasador, pan Andrzej Kurnicki, prowadzi negocjacje właśnie ze Światową Organizacją Mienia właśnie na temat właśnie tych odszkodowań dla Żydów. A pan Andrzej Kurnicki to też nie jest byle kto, bo to jest facet, który wiele, wiele lat pracował w amerykańsko-żydowskich bankach i firmach ubezpieczeniowych. Nie będę tu wymieniał nazwy. No i wreszcie, żeby zakończyć, prawda, ten wyliczanie tych właśnie dowodów, czy na to, że nie tylko toczą się rozmowy na temat wypłacenia żydom odszkodowań, ale że te odszkodowania praktycznie są wypłacane, jest to, że przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Sejmie w odpowiedzi na interpelację kilku posłów, bodajże byli to posłowie Konfederacji, powiedział następującą rzecz, jeżeli Państwo pozwolicie, ja bym to tylko zacytował. W każdym razie powiedział coś takiego. Polska, respektując postanowienia deklaracji wersyjskiej, stale i konsekwentnie podejmuje działania w kwestii restytucji mienia przyjętego przez Skarb Państwa po II wojnie światowej. Przerwę tutaj, doczyty to tylko i wyłącznie mienia żydowskiego. Dlaczego? Dlatego, że ta interpelacja posłów dotyczyła raportu Departamentu Stanu na temat właśnie tej problematyki. I dalej pan przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wiceminister Wawrzyk, mówi: w szerokim zakresie zapewnia zwrot żydowskiego mienia komunalnego lub rekompensatę z budżetu państwa, ograniczając do minimum w odrębnej ustawie wymogi prawne związane z przekazaniem tych obiektów na potrzeby tych podmiotów. I jeszcze tam podał kilka bardzo konkretnych danych, a z tych konkretnych danych na szczególną uwagę zasługują jego słowa. Otóż powiedział, że w roku 1991 Polski Sejm uchwalił ustawę o kombatantach i ofiarach represji wojennych i okresu powojennego. W tym, która to ustawa objęła polskich obywateli w czasie Holokaustu, którzy później wyemigrowali. I pan minister Wawrzyk podaje kwotę, że od 1991 roku rząd wypłacił z tytułu tej ustawy 28 miliardów 400 milionów złotych. I wreszcie rzecz, którą też przytaczam, bardzo pikantna rzecz, też związana z tymi ustawami. Otóż Henryk Pająk, na pewno który z Państwa znany, autor bardzo wielu ciekawych książek, wyszperał gdzieś, że zostały w Polsce uchwalone ustawy, które przyznają bardzo duże ułatwienia, przywileje finansowe dla gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Zwolnienie z cła, prawda, zwolnienie z podatków i tak dalej. Gminy żydowskie, mają prawo do nabywania bez żadnych opłat dodatkowych, na przykład grunty rolne, co nie jest takie łatwe w przypadku obywatela polskiego. I wreszcie, jeżeli Państwo pozwolicie, to już tak na koniec, na pewno pojawia się takie pytanie, dlaczego akurat teraz ma nastąpić przyspieszenie w spłacie odszkodowań dla organizacji żydowskich, dla Żydów.
To ja na to pytanie odpowiadam w książce tak. A jakie mogą być lepsze czasy niż bankster Morawiecki na czele rządu i piewca ziemi polityki w Belwederze? No plus oczywiście prezes Narodowego Banku Polskiego wiadomego pochodzenia, plus ministrowie finansów dobierani według kryteriów etnicznych. No i mamy przecież cały program gospodarczy premiera Morawieckiego. W zapowiedzi to miała być odbudowa gospodarki narodowej, to miał być patriotyzm gospodarczy. Tymczasem cały ten program gospodarczy premiera Morawieckiego polega na zaciąganiu kredytów w bankach, też posiadanych przez ludzi wiadomego pochodzenia. A dowodem na to były przytoczone przeze mnie wcześniej liczby dotyczące zadłużenia Polski. No i wreszcie wiadomo z ostatniej chwili, a mniej więcej z ostatniej chwili, były minister finansów Tadeusz Kościński znów pracuje dla polskiego rządu. Otóż w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został ministrem do obsługi programu zakupów zbrojenia. No i wreszcie, co sprzyja temu, żeby Polska, żeby nam wymusić na Polsce przyspieszenie spłaty roszczeń wnioskowych. Sytuacja geopolityczna Polski jest niezwykle trudna i zagmatwana z powodu naszego udziału w wojnie na Ukrainie. Polska jest na krawędzi katastrofy gospodarczej. Jej wszystkie zasoby gospodarcze, polityczne, dyplomatyczne zostały przejęte przez sojusznika z zaocami i przekazane do dyspozycji sojusznika za wschodniej Niemiec. Polska jest w ostrym konflikcie z Komisją Europejską i konflikt ten przegrywa. Polska jest skłócona ze wszystkimi sąsiadami. Praktycznie poza wątpliwym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi w tej chwili nie mamy żadnego sojusznika. Skłóciliśmy się nawet z Węgrami. I wreszcie jesteśmy uwikłani w tak trudną sytuację, którą tylko mogą rozkichać oni. To znaczy Stany Zjednoczone i lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych. W im większym kryzysie pogodzie Polska, tym podatniejsza będzie na naciski amerykańskie. Im więcej broni będzie żydowskich interesów na Ukrainie, tym więcej Żydom zapłaci. To jest cytat, zdanie, które przytaczam w książce. Jeśli chodzi o nasz konflikt z Unią Europejską, to mogę sobie łatwo wyobrazić, że dojdzie do transakcji wiązanej, że my spłacimy roszczenia, a w zamian za to Stany Zjednoczone i lobby żydowskie wybroni nas przed zakusami Komisji Europejskiej i Niemiec. Jeszcze jedna rzecz, która bardzo niepokoi, że opozycja, tak jak zresztą media rządowe i prorządowe, na temat odszkodowań milczy. Tak jakby doszło do jakiejś ugody, że tematu tego nie będą poruszać. Opozycja atakuje i krytykuje rząd we wszystkich, nawet bardzo drobnych tematach, natomiast tematu tego, że wyprowadzane są za granicę olbrzymie kwoty pieniędzy, nie porusza. No, wydaje mi się, że to byłoby wszystko tytułem wstępu. I jeszcze tylko kilka zdań o tym, że w tej książce piszę także o czymś takim jak
No oczywiście o umowach indemnizacyjnych pisze o kazusie szwajcarskim. Otóż dlaczego pisze o tym kazusie szwajcarskim? Dlatego, że w mojej ocenie był to program pilotażowy operacji polskiej. Że metodami, które, czy modus operandi, które jest stosowany dzisiaj wobec Polski, zastosowano i przećwiczono wobec Szwajcarii. I cała operacja szwajcarska, kazus szwajcarski, zakończył się wielkim sukcesem właśnie organizacji żydowskiej. I wydaje się, że ten właśnie schemat szwajcarski zostanie zastosowany także wobec Polski. Pisze także w rozdziale tajemnicy tajemnic o tym, co już tutaj kilkakrotnie zaznaczyłem, że sprawa roszczeń żydowskich, spłaty roszczeń żydowskich jest przed Polakami trzymana w tajemnicy. Jest głęboko utajniona. Jeżeli nie wiemy, ile już zwrócono konkretnie, co obiecano zwrócić, na jakim etapie są rozmowy, jeżeli się cokolwiek dowiadujemy na ten temat, to od strony żydowskiej. Już to, gdy doszło do swego rodzaju mafijny wintory w kontekście zwrotu mienia przedwojennych gmin żydowskich, kiedy Żydzi polscy i Żydzi amerykańscy pokłócili się na temat podziału tego łupu, już to prasa żydowska na ten temat coś mówi. Mieliśmy też kilka takich przypadków, że po spotkaniu z prezydentem Dudą przedstawiciel strony żydowskiej, na przykład Abraham Foxman, mówił, że z prezydentem rozmawiał właśnie na temat zwrotu mienia żydowskiego. I wiele, wiele jest tego typu przykładów, które po prostu wskazują na to, że rządzący, i to zarówno obecna ekipa, jak i poprzednia ekipa rządząca, coś przed nami ukrywają. I kolejnym jeszcze rozdziałem jest też dwa rozdziały właściwie na temat modus operandi, jakie stosują organizacje żydowskie wobec Polski właśnie w tej tematyce imienia żydowskiego. Między innymi też pisze, co jest związane oczywiście z tym rozdziałem, o tak zwanym przemyśle antysemityzmu. O przemyśle Holokaustu wiemy o co chodzi. Natomiast jest też coś takiego, co ja nazywam przemysłem antysemityzmu. Otóż Żydzi grillują stronę polską właśnie oskarżeniami o antysemityzm. Te oskarżenia Żydom nie chodzi o to, że my ich po prostu obrażamy, czy coś tam oskarżamy. Wprost przeciwnie, oni są zainteresowani, żeby wywołać w Polakach antysemityzm. I mamy na to niezliczone dowody, że swoimi pociągnięciami, a tutaj na czele trzeba wymienić Gazetę Wyborczą, że swoimi pociągnięciami przemyślanymi, przestudiowanymi, Żydzi starają się wywołać wśród Polaków antysemityzm. Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że oskarżając Polaków o to, że są antysemitami dzisiaj i oskarżając Polaków o to, że byli współsprawcami lub wprost sprawcami Holokaustu, mają na celu wymuszenie na Polakach właśnie jakby tej rekompensaty za to, że byli współsprawcami z Holokaustu, że Polacy macie za to
właśnie formą takiej zapłaty będzie zwrot mienia pożytkowskiego w Polsce. To tyle było. Dziękuję bardzo. Brawo. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do tej części, gdzie będą pytania do Pana Ambasadora. Proszę, żeby pytania były krótkie i proszę nie wygłaszać jakichś koreferatów, bo w razie czego, jeżeli będzie zapotrzebowanie, to urządzimy jeszcze inne spotkanie. Natomiast chodzi o to, żeby, jeżeli jest kilka czy kilkanaście pytań, krótkie, maksymalnie, nie wiem, dwuminutowe pytania, mam nadzieję, że krótkie, konkretne odpowiedzi. Jeszcze raz przypomnę, że są do nabycia książki Pana Krzysztofa Balińskiego, Judejczykowie nas podchodzą o mieniu pożydowskim w Polsce, to jest ta, o której głównie teraz rozmawiamy, a także wcześniejsze. Polska czy Poli, sekrety relacji polsko-żydowskich oraz Ministerstwo Spraw Obcych, czyli polskie sprawy w cudze ręce. A także dotycząca tych spraw, klasyczna pozycja napisana przez Ryszarda Gontarza pod pseudonimem Jerzy Brokowski, rewolta marcowa na rodziny, życie i śmierć PRL-u. Tu między innymi są listy osób, które się starały o wyjazd do Izraela i wyjechały do Izraela na przykład w roku 1968 i wiele ciekawych informacji. Proszę bardzo. Mi się wydaje, że Pan zapomniał o sprawie operacji Most, która też kosztowała Polskę olbrzymie pieniądze, gdzie wszyscy Żydzi ze Związku Radzieckiego zostali przerzuceni do Warszawy, no a później się albo rozjechali, albo pozostali. I druga sprawa, sprawa Ukrainy. Co najmniej połowa Żydów nie mieszkała w Polsce, żyła na terenach, które teraz należą do Ukrainy czy do Litwy. Niestety tam między innymi ambasador Weiss, który tutaj zgłaszał pretensje, ale do Polski, a nie do Ukrainy, gdzie, gdzie jego dom się znajdował. Niedawno zmarł. W każdym bądź razie do Ukrainy się nie zgłasza, do Litwy się nie zgłasza. Jedynym zadośćuczynieniem ma być Polska. I jeszcze lasy podobno miały być też sprzedane i oddane. Dobra, tak, no, na pewno nie zapomniałem, a to o tych sprawach przez Pana poruszonych pisze i dosyć obszernie w książce. Nie mogę oczywiście wszystkiego wymieniać. Jeśli chodzi o temat mostu, to oczywiście, że cała operacja transferu Żydów sowieckich przez lotnisko Okęcie do Izraela była zorganizowana i koszty tej całej operacji pokryła strona polska. Mówi się o tym, że oczywiście Baksik też włożył w to pieniądze, tylko że pieniądze Baksika to były pieniądze ukradzione Polsce. Tam, bo przecież znamy tą operację bankową i tak dalej. Także w 100% Polska pokryła całą operację Most. I tam są jeszcze zmieszani tacy jak Piotr Polaszczyk, Wolny, Werlik, którzy położyli później Skok Wołomiński, czy Uzarski, który położył SKW. No, ma to też związek z Ford. A prywatnie był związany z Kaczyńskim. Tak, także na pewno jest to ale to też oczywiście był element właśnie spłaty właśnie tych należności, tych odszkodowań za mienie pożydowskie, niewątpliwie tak to było odebrane. I zresztą do dziś Żydzi są Polsce wdzięczni. Podkreślają, przypominają o tym, że to Polska pokryła koszty transferu Żydów sowieckich do Izraela. Kilka lat temu, bodajże w roku 2015, z okazji którejś tam rocznicy operacji Most, bo tak to nazwano, w Warszawie odbyła się konferencja na ten temat. Udział w tej konferencji wzięły nie tylko organizatorzy, czyli służby specjalne,
ale zaszczycił tą konferencję były szef Mossadu Rafi Eitan, który właśnie ze strony żydowskiej jakby tą sferą organizacyjną, sferą bezpieczeństwa zajmował. Tak nawiasem mówiąc, ta operacja Most kosztowała Polskę nie tylko pieniądze, ale także bardzo pogorszyła stosunki z krajami arabskimi. A wówczas, w roku 1991, te stosunki były jeszcze bardzo dobrze rozwinięte i bardzo finansowo korzystne dla Polski. I od tego dnia, ja to przynajmniej tak to, to jest, tak widzę tą cezurę czasową, od tego, od właśnie tych dni operacji Most, stosunki z krajami arabskimi zaczęły się gwałtownie psuć. No lasy, no to co ja tu mogę dodać? Pójdą w ręce, że mamy przecież ten jakiś dziwny, podejrzany ruch Parlamentu Europejskiego, żeby przejąć opiekę nad polskimi lasami. Co by to oznacza? Będę mówił. Że 1/3 terytorium Polski, a więc lasy i to, co jest pod lasami, stałaby się strefą eksterytorialną. A już później tylko krok do tego, żeby na pozostałych terytoriach utworzyć na przykład ideopolonię. I wtedy nie trzeba spłacać odszkodowań Żydom, bo dostaliby, prawda, już praktycznie wszelkie zasoby gospodarcze. Żydom też nie musi Ukraina spłacać. Dobrze. Proszę bardzo, doktor Nadal. Dziękuję panie ambasadorze za ten wykład. Dziękuję za odwagę, bo jesteśmy w takim okresie, w którym każdy jest, powiedzmy, ścigany za odwagę i przypisane mu różne jakieś, powiedzmy, rzeczy. Dziękuję za wspomnienie o Holokauście i o antysemityzmie, bo to są te dwa tematy, które właściwie są tak jakby wymyślone, bo wiadomo, że pierwszymi ofiarami tego Holokaustu w Oświęcimiu to byli Polacy, którzy byli przywiezieni z więzienia w Radomiu, zdaje się, tam do Oświęcimia. Natomiast jeżeli chodzi o ten antysemityzm, to już wiemy wszystko, że to jest wymyślone, bo cały czas powtarzamy, że nie każdy Żyd jest Semitą. Semitami są ci Żydzi, palestyńscy Żydzi, czyli Palestyńczycy, którzy są Żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Natomiast wciskano tym Chazarom, którzy przyjęli ten judaizm, wciskano im, że są, powiedzmy, z autopsji, czy z automatu są już Semitami, dlatego że już przyjęli tą religię, powiedzmy, judaistyczną. Warto by było też wspominać, panie ambasadorze, o tym, że Polska od 90 roku wydaje cały czas, jeszcze w dalszym ciągu, rocznie, w tej chwili około 4000 paszportów polskich Żydom, którzy mieszkają w Izraelu pod różnymi... Paszportami czy obywatelstwo? Paszporty, no tak, no jak paszport, to znaczy obywatelstwo. Przyznaję im obywatelstwo. Ja powiedziałem w 15 roku jeszcze w Sejmie, to było ich ponad 40 tysięcy agentów Mossadu, bo inaczej nie można ich nazywać, dlatego że rząd polski daje im paszporty bez żadnego, nie ma żadnej odmowy. Zresztą tak zeznał chyba konsul polski w Tel Awiwie. I warto by było o tym przypominać. Od 15 roku co roku jeszcze tam ponad 4 tysiące do 6 tysięcy paszportów Polska, ambasada polska w Tel Awiwie wydaje Żydom, którzy nawet nie umieją po polsku niektórzy. Także to jest też bardzo... Te liczby oczywiście, pan przytacza tylko jedną liczbę. Mamy też jeszcze inne liczby.
tylko w telegram, tylko do roku, było wtedy, gdy określiłem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do 2015 roku, tylko w Tel Awiwie ambasada konsulat wydał 14 tysięcy, ale są inne ścieżki wydawania paszportów, czyli przyznawania czy przywracania obywatelstwa żywotnego. Przecież to samo się robi w innych placówkach na całym świecie. No i przez wojewodę. Nie, konsulat Nowy Jork. Kiedyś nasz, mój ulubiony minister Radek Sikorski przyznał się, albo wygadał się, że rocznie wydajemy Żydom w naszych konsulatach Stanów Zjednoczonych 30 tysięcy paszportów. Proszę, proszę. Ale nie mamy danych z innych, prawda, konsulatów. To przecież przywrócenie obywatelstwa może następować w Polsce. Żydzi żyjący za granicą mogą się zwracać do wojewody o przywrócenie obywatelstwa. I taki proces jest bardzo daleko zaawansowany. Mało tego, wojewoda nie musi mieć zgody prezydenta, zgodnie z obowiązującymi ustawami, na to, żeby przywrócić jakiemuś Żydowi. A nie o to chodzi. W tym temacie chodzi o to, że odzyskanie obywatelstwa polskiego bardzo ułatwia odzyskanie majątku. Tak, to się nazywa odzyskanie, a to jest właściwie nadanie. No tak, bo grabież. Jeśli chodzi o ten temat antysemityzmu, piszę na ten temat w książce i pisałem w poprzednich książkach, ponieważ jest to mój konik, mój ulubiony temat. Otóż największym biznesem żydowskim w Polsce jest właśnie biznes antysemityzmu. Bo biznes Holokaustu jest dopiero przed nami. Zwracamy jakieś pieniądze, zwracamy miliardy, ale to jeszcze nie jest to. To wszystko jest przed nami. Natomiast na dzisiaj mamy do czynienia z tak zwanym przedsiębiorstwem antysemityzmu. Bo przypisywanie Polakom miana wspólników Holokaustu to jest taktyka negocjacyjna Żydów. To jest taktyka biznesowa. Właśnie proszę zauważyć, że przed każdymi jakimiś rundami rozmów z organizacjami żydowskimi czy z Izraelem na temat mienia żydowskiego, a takich rozmów już było kilkadziesiąt od 1989 roku, też niektóre najważniejsze tutaj przedstawiam w książce, to przed każdą taką rundą rozmów jest przygotowanie antyterroryjskie. Prasa żydowska za granicą. No i oczywiście Gazeta Żydowska dla Polaków w Polsce wyciąga jakiś temat antysemityzmu Polaków. I dopiero po takim przygotowaniu alteryjskim przyjeżdża do Polski delegacja Izraela i rozmawiają z Polakami. No wiadomo, w jaki sposób rozmawiają. Jest to po prostu stawianie niestety, niektórzy ludzie są tak otumanieni jeszcze tą propagandą, tą narracją, że ja ostatnio zostałem oskarżony, że jestem antysemitą, to ja chyba jeden z niewielu semitów tutaj w Polsce. Także. Tak jest. Ale tej samej techniki nie stosują ani do Ukraińców, ani do Polaków. Proszę bardzo. Którzy mają tysiąc razy więcej na sumie niż Polacy. A mało tego. Proszę Państwa, jesteś też uliczny. Metafora, ale przecież my zamiast wymusić na Ukraińcach odszkodowania za przecież mienie nie mówiąc o zbrodniach banderowców, to my w tej chwili przystąpiliśmy do wypłacania odszkodowań Ukraińcom. No bo przecież publicznie ogłoszone przez ministra Michała Dworczyka, Michała Dworczyka w zasadzie, program pomocy dla kobiet uwolnionych, tak to się nazywa, z niewoli rosyjskiej. Albo jakieś tam programy pomocy psychologicznej dla byłych więźniów ukraińskich, tych więźniów wojennych. Przecież mówi się o kwotach takich, że
będzie to pomoc mieszkania, będziemy my, Polska będzie zapewniać tym osobom mieszkania, że takiej osobie straumatyzowanej tą właśnie niewolą rosyjską jest wypłacane każdej osobie 10 tysięcy złotych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To przecież to są już początki wypłacania odszkodowań i reparacji Ukraińców. Proszę bardzo, pan Jerzy, tak? To dobrze, to mi się panowie zdecydują, bo nie ma czasu. W takiej sprawie, ja zastanawiam się, dlaczego panowie na przykład Szebal Weiss, czy Szubrych, czy premier Izraela, Rabi, nic nie robią po prostu, żeby ten rząd, który jest w Polsce, po prostu usunąć. Dlatego, że oni wspierają nazistowsko-banderowską Ukrainę, a to może być użyte po prostu przeciwko Żydom. Po prostu, jeżeli Ukraina wygra, to oni mogą dokończyć Holokaust. Prawda? Na Żydach, jak i mają pretensje pod względem terytorialnym i narodowościowym względem Polaków. Także to jest zagrożenie dla Żydów, a Żydzi mogą to po prostu potem użyć, że my, mając taki rząd, my żeśmy działali przeciwko nim, bo żeśmy chcieli ich znów wymordować. Jak pan ambasador sądzi? No, myślę, że to nie wymaga odpowiedzi mojej, że no tak jest, tak jest. No w ogóle temat też pisałem w poprzedniej książce na temat bardzo skomplikowanych tych relacji w trójkącie Żydzi, Polska, Ukraina, prawda? Że tutaj są rzeczy dla nas dosyć tajemnicze, nieogarnione. Oczywiście jest kwestia ideopolonii, ale także co na mnie, co mnie moją uwagę zwraca szczególnie, ja tu piszę też w tej książce, to jest to, że w mojej ocenie ta cała wielka sympatia tych polskich elit, tych elit rządzących w Polsce do Ukrainy, wcale nie polega na tym, na sympatii do Ukraińców. Tylko chodzi tutaj o oligarchów ukraińskich, oczywiście oligarchów pochodzenia żydowskiego, że my, pomagając Ukrainie, przeznaczając tak wielkie kwoty pieniędzy, mówiliśmy o 25 miliardach złotych w Ukrainie, że tu nie chodzi o pomaganie Ukraińcom, tylko o wybawienie z opałów oligarchów ukraińskich, a przy okazji o wytransferowanie za pośrednictwem oligarchów ukraińskich dużych kwot pieniędzy do Izraela. Proszę zwrócić uwagę na taki bardzo charakterystyczny, ale nieznany element. W tej chwili i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska, a przede wszystkim Polska, nawołuje do wpisania na listę sankcji oligarchów rosyjskich. I takie kroki są już podejmowane w Stanach Zjednoczonych. No, konfiskata majątku, konfiskata jachtu i tak dalej. Ale dlaczego Polska nie wpisała na listę właśnie bojkotu pana Moshe Kantora? Dlaczego nie skonfiskowano jego, czy nie zamrożono jego majątku w Polsce? Moshe Kantor jest bardzo poważnym udziałowcem w Azotach, polskich Azotach. Jakie jest po pierwsze sympatia do oligarchów i ukraińskich, i rosyjskich pochodzenia, a po drugie, kto, jak to się fachowo nazywa, Ryszard, ten proces cały wykupienia akcji Azotów przez Moshe Kantora, kto ten proces cały Moshe Kantorowi ułatwił w Polsce? Otóż bank pana Morawieckiego. Teraz pan Morawiecki okazał się agentem Stasi. Może tak, no, temat, który kolega ambasador
podjął, to po pierwsze gratulacje kolego ambasadorze. Dwa, ty omówiłeś z różnych płaszczyzn. Natomiast odszkodowanie, to znaczy kwestia odszkodowań w zasadzie w Polsce jest rozpracowana. I ja osobiście sobie przypisuję za zasługę, że powiedzmy kiedyś tam troszkę coś doradzając, zabrałem się za te sprawy. Otóż ujawniliśmy, to znaczy te umowy 12, one zostały odtajnione. W waszym MSZ-cie musiały być przepisane, przygotowane na wersję komputerową. Wszystkie te umowy zostały przeze mnie upublicznione, powiedzmy i w prasie, i w internecie. I co ważniejsze, do tych umów zrobiliśmy inwentaryzację nieruchomości. I początkowo był to pewien stopień trudności, bo robiliśmy najpierw w obszarze terytorium z okresu międzywojennego, a potem wzięliśmy się za obszar ziemi odzyskanych, prawda, i wszystkie obecnie 16 województw zostało w zasadzie dokładnie zinwentaryzowane. Ja mam przykładowo przed sobą na przykład spis nieruchomości objętych polsko-amerykańską umową indemnizacyjną z 60 roku. No i w tej umowie, tam jeszcze parę pozycji nie ma, w tej umowie jest dokładnie 610 pozycji, prawda? Sama Warszawa ma 180 pozycji, na przykład Praskaty 3, 10, gdzie mieszkał Gomułka, przechodzicie tutaj Nowy Świat 36, przechodzicie po placu Trzech Krzyży 1-3, ten ogromny budynek, gdzie na górze jest Instytut Niemiecko-Żydowski, na czwartym piętrze, mało kto wie, bo tabliczki nie ma. Także to kwestia, no i oczywiście jak to wszystko ujawniliśmy w części Żyjty Pawlakowi, to po prostu powstał zgiełk, prawda, że sam Sikorski musiał coś warknąć, pani Clinton, prawda, że tam klapie językiem i nie wie co. Także, ale to z tą Ameryką, między innymi, w zasadzie Ameryka to nie była, bardziej perfidna była Francja i Anglia, bo oni zgłosili już to w 1951 roku, stawiając nawet warunek pełni stosunków dyplomatycznych i tak. W 17 roku. Do wyceny. Jest tego 12 tysięcy pozycji. Z tego co podliczaliśmy, ja tak przeglądałem, wychodząc, prawda, ile tego jest. Około 12. Myśmy to przeszacowywali. No ciężko to było na współczesny, dlatego że oni straszliwie wszystko zamierzają i tam wszędzie jest oszustwo. Anglicy, jak na przykład zwrócili się do obywateli brytyjskich, obywateli brytyjskiej wspólnoty narodów, żeby do rządu brytyjskiego zgłaszali jakiekolwiek mają tam roszczenia wobec państwa polskiego, to nie kontrolowali dopiero później, przy następnym aneksie w 1956 roku, bo ta, że tak powiem, większość tych oszustów, co zgłaszała swoje roszczenia, to podawali, że działki były zabudowane. Myśmy weryfikowali. Nawet w 70-tych latach ja byłem w takiej naszej komisji, jako młody chłopak, jeździłem po kraju, żeśmy to weryfikowali. No, nigdy nie było żadnych zabudowań, może szafa dla kozy. Prawda, więc także tutaj kolega ambasador dość dobrze to omówił, prawda? Wycena w zasadzie przewartościowanie tego, co zostało zapłacone, nie należy się już nie należy się dokładnie kierować aspektem umowy, bo na przykład dziennikarzy, jak piszą, to tam kwota z umowy polsko-amerykańskiej to pisze, a tam było rozliczenie kompensacyjne. I do tego wzajemnego rozliczenia dopłaciliśmy, co jest ujęte w umowie.
zresztą z Ameryką to są ważniejsze i umowa powiedzmy i ta. Ryszard, będziesz miał kiedyś okazję, bo jesteś zaproszony z wykładem tutaj. Wróćmy do tematu stosunków polsko-żydowskich również tych własnościom. Ja tylko bym tutaj dodał, bo mówimy o coś pan doktor Ryszard Szlandak mówił o pewnych listach, o inwentaryzacji, muszę powiedzieć, tego mienia, prawda? Ale wracając tutaj do naszego tematu. Otóż w przypadku tej operacji szwajcarskiej, kazuszu szwajcarskiego, bardzo aktywną rolę odegrała pani Ania Werchowska. Ta pani Ania Werchowska to jest pracownica, wyrobnica Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Ta pani pojawia się też dzisiaj przy imieniu żydowskim w Polsce. Tak jest. Otóż od już bardzo dłuższego czasu ta pani Wierchowska tylko finalizuje akcję inwentaryzacji mienia pożydowskiego w Polsce. Akcja inwentaryzacji mienia pożydowskiego w Polsce rozpoczęła się już w latach 90. Rozpoczął ją niejaki pan Halberstadt. To był no dobrze, ale my to robiliśmy przed 90. rokiem. No, zaraz powiem. Poczekaj. On oparł się właśnie na tym, co zrobili polscy archiwiści. My zrobiliśmy inwentaryzację, polisy ubezpieczeniowe, rachunki bankowe, bo to był zgiełk, prawda, i tak dalej. 350 tysięcy pozycji tak zwanych polis ubezpieczeniowych, gdzie na poczekaj. W Szwajcarii było na przykład tak, że mogli założyć polisę ubezpieczeniową. Koszt otwarcia był 2 dolary, czyli tak jak czeka. Ale to określacie, ale miało być o Żydach. Wracajmy do Żydów. No to dla nich to jest. No ale dla nich to jest. Czyli ty zrobiłeś akcję teraz dla Żydów. Ale chodzi o to, że pan Halberstadt. Nie dla Żydów, że ciebie masz prawo przejęcia przez Karpacie. Jesteśmy mówili, żeby spotkanie z tobą, wtedy inni zainteresowani tymi sprawami przyjmą. Halberstadt podpisał umowy ze wszystkimi archiwami państwowymi w Polsce na kwerendę i skanowanie wszystkich archiwami. Czytam to książkę. Wreszcie także po wojnie, po II wojnie światowej, gminy też robiły przecież taką akcję archiwizowania. I wreszcie także Halberstadt oparł się, zmikrofilmował akta okupacyjnych niemieckich urzędów powietrznych. Ale co mam na myśli? Że wszystkie akta dotyczące domów w Polsce żydowskich są już w rękach żydowskich. A pikanterii dodaje sprawę to, że akcję inwentaryzacji mienia bezspadkowego, tego właśnie żydowskiego, zrealizowali polscy archiwiści urzędnicy. W tym także dr Ryszard Ślązak. Koszty sfinansowali polscy podatnicy. Myśmy zrobili to, co zostało objęte umową. Umowami. Żartuję, ale ja mówię. My sami za nasze pieniądze zrobiliśmy za Żydów robotę. Już pierwsza lista, mogę Państwu nawet podać, w książce podaję nawet link do tego, że już pierwsza w 2019 roku na stronie Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego opublikowana została część tych zasobów archiwalnych, tych właśnie inwentaryzacji. Obejmuje ona 2613 warszawskich adresów. Warto spojrzeć na tą listę, czy przypadkiem nie mieszkamy w kamienicy, którą nam przywiozły. 2600. Proszę Państwa, czy są jeszcze co do Judejczyków jakieś pytania? Bo pewnie Pan Ambasador chętnie odpowie. Proszę bardzo. Jedno zdanie. Też potem wymieniłem w mojej książce, nawet 76 miliardów dolarów równowartość przeliczona. Mówi się o wypływach indemnizacyjnych. Tak.
Proszę Państwa, musimy przez 21 skończyć, więc tak naprawdę będziemy zaraz kończyć. Jeżeli jest jeszcze jakieś jedno, maksymalnie dwa pytania, to bardzo proszę, ale że ze względu, że nie tylko Judejczycy są ważni, ale również pieniądze, a nasze organizacje, tak jak widać, Klub Romanowskiego, Centrum Edukacyjne Polska, Klub Myśli Polskiej, przez nikogo nie są finansowane, prosimy o dorzucenie się do tej grupy. Proszę bardzo. Ja musiałbym tylko uściślić sprawę, proszę. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chodzi o to, że w tych żądaniach żydowskich jest, że mamy płacić również za majątek Żydów, które na przykład w tej chwili są na terenie Białorusi, Litwy, Ukrainy. Dokładnie. Oni sobie obliczyli, że tam te majątki zostały procent w Izraelu mieszka ludzi z Rosji. I oni wcale nie popierają. Jest na pewno lobby prorosyjskie w Izraelu bardzo silne. Na pewno silniejsze niż polskie. Może to jest przyczyna. Bo tak jak mówiłem wcześniej, te relacje izraelsko-rosyjskie są bardzo skomplikowane w wielu warstwach. Na dziś ja nie mam jakiejś jasnej oceny, na czym te relacje polegają. Z jednej strony na pewno Żydzi generalnie są nastawieni antyrosyjsko, ale z drugiej strony muszą się liczyć z Rosją na arenie bezrozsądnie. Muszą się liczyć z podejściem Rosji do konfliktu arabsko-palestyńskiego. Muszą się liczyć z podejściem Rosji do Iranu, do Persji. Znaczy jest wiele czynników, które po prostu się nie pozwalają na jakąś taką jednoznaczną. Proszę o ciszę, bo jest cały czas transmisja i to wszystko słychać. Tak. W Izraelu są gazety rosyjskojęzyczne, jest program rosyjskojęzyczny i tak dalej. No, i żarcie z Rosji. Czego dzisiaj w kontekście tego, prawda, konfliktu polsko-rosyjskiego nasi nie dostrzegają? To jest 1,5 miliona emigrantów żydowskich ze Związku Radzieckiego i później z Rosji. Ale wśród nich jest też kilkadziesiąt tysięcy byłych pracowników KGB. Czyli z jednej strony mamy kordialne stosunki z Izraelem, czyli między innymi z Żydami pochodzenia rosyjskiego i sowieckiego, a z drugiej strony walczymy z Rosją i rosyjską dezinformacją. I utrzymujemy
każdym razie nasze służby utrzymują bardzo rozbudowane stosunki współpracy i wymiany informacji z Mossadem, w którym zatrudnionych jest iluś tam tysięcy byłych agentów KGB. Są sobie takie kuriozalne rzeczy. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Jeszcze mamy kilka ogłoszeń ważnych. Po pierwsze kolejne spotkania. Kolejne spotkania, trzy najbliższe podam. Za tydzień, 20 marca, w poniedziałek, wszystkie spotkania się odbywają o godzinie 19 w Warszawie przy ulicy Kopernika 30 na pierwszym piętrze w tej sali konferencyjnej. Za tydzień, 20 marca, będzie pan redaktor Tomasz Jankowski z kanału Obywatelskiego mówił na temat nacjonalizmu, tytuł wykładu nacjonalizm czy nacjonalizm. Byliśmy mnogiej. 1 marca w piątek, wyjątkowo w piątek, o godzinie 19, spotkaliśmy się z panem autorem książki Rewolucja Peryferii na ten temat. Proszę o ciszę, bo jeszcze trzeba raz powiedzieć, nie przekrzykujmy tutaj. 3 kwietnia, poniedziałek, spotkanie z Dominikaninem, ojcem Jackiem Norkowskim, który jest również doktorem nauk medycznych i razem z profesorem Talarem bierze udział w bardzo ważnej walce o prawa dla osób, którym grozi, a którzy niestety już zostali uznani, że uległi śmierci mózgowej. Tytuł tego wywiadu, Śmierć mózgowa, czy dawcy narządów z taką diagnozą naprawdę nie żyje. Prawda jest taka, że około 80% osób, którym zadekretowano śmierć mózgową, są jeszcze żywi, mogą żyć i są celowo uświęcani, ażeby zdobyć organy, którymi się później handluje. Jednym z dowodów na to jest na przykład to, że pobrania organów ten pacjent jest usypiany. A więc gdyby nie żył, to nie trzeba byłoby używać jakiejś narkozy. Więc to jest naprawdę wielki proceder i wielki moralny, a także, finansowy dyskurs. Polecam książki dotyczące tej tematyki, o której byśmy mówili, oprócz książek pana Krzysztofa Walińskiego, które są tam do nabycia, zachęcam skorzystać z okazji zdobycia autografu od autora. Myślę, że parę minut możemy jeszcze poświęcić na te autografy. Polecam książki wydane przez nas, Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street, książka Pierre Dumaret, o tym, że te same żydowskie banki w Nowym Jorku, w Londynie, w Hamburgu finansowały zarówno rewolucję bolszewicką, jak i rewolucję kilkanaście lat później narodowo-socjalistyczną. Książka Hitler, założycielem Izraela, niemieckiego autora Henryka Kaczera. Myślę, że to jest bardzo ważna, ważny głos w tej sprawie. Do nabycia z przedmową pani profesor Miery Modelskiej-Krycz. Książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa, na przykład dotyczące kulis II wojny światowej, również wiele z tej tematyki się pojawia. Wreszcie książki wydane przez Wydawnictwo Myśli Polskiej, jednego ze współorganizatorów naszego spotkania. Polecam na przykład książkę Wydawnictwa Myśli Polskiej, Roman Szkowski o Rosji i Ukrainie. Dziękuję bardzo Państwu za obecność, zachęcam do nabycia książek i zapraszam tych, którzy są zainteresowani tematyką taką politologiczną nacjonalizmu za tydzień na spotkanie z panem redaktorem Jankowskim. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy dzisiejszą relację z panem Krzysztofem Balińskim, panem ambasadorem
40 lat w służbie dyplomatycznej. Do usłyszenia, do zobaczenia.